Pewnego słonecznego poranka w małej, kolorowej wiosce zwanej Zielonkowo wszystkie zwierzęta zaczęły przygotowania do wielkiego święta recyklingu. Święto to było wyjątkowe, ponieważ mieszkańcy wioski świętowali piękno i zdrowie swojej planety, ucząc się i przypominając sobie o ważności segregowania odpadów. W Zielonkowie segregacja śmieci była czymś więcej niż obowiązkiem. Była sposobem na życie, który każdy mieszkaniec, od najmłodszego do najstarszego, znał i szanował. W centrum wioski stało 5 kolorowych koszy na śmieci. Każdy z nich symbolizował różny rodzaj odpadów. Czarny kosz, do którego wrzucano odpady zmieszane, które nie nadawały się do ponownego wykorzystania. Brązowy kosz, pełen odpadów bio, gdzie składano resztki jedzenia i inne materiały organiczne. Żółty kosz błyszczał w słońcu, pełen metali i tworzyw sztucznych, gotowych do dalszego przetworzenia. Niebieski kosz przeznaczony był dla papieru, zgromadzonego, by znów służył ludziom jako książki, gazety czy zeszyty. Zielony kosz na szkło kolorowe i biały na szkło bezbarwne stały obok siebie, przypominając o potrzebie oddzielania szkła według kolorów, by mogło ono powrócić jako nowe butelki i słoiki. W tym wyjątkowym dniu burmistrz Zielonkowa, mądra sowica Sofia, zebrała wszystkie zwierzęta na głównym placu, by przypomnieć im o misji święta. Drogie zwierzęta, zaczęła sowica, nasze święto recyklingu przypomina nam, że każdy z nas ma wpływ na naszą piękną planetę. Segregując śmieci, dbamy o nasze środowisko i zapewniamy lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Wśród słuchaczy był młody Jerzy Jerzyk, który bardzo chciał pomóc, ale nie był pewien, jak dokładnie segregować śmieci. Burmistrz Sofia, jak mogę się upewnić, że wrzucam odpady do odpowiedniego kosza? Zapytał z ciekawością. Burmistrz Sofia, widząc entuzjazm Jerzyka, postanowiła zorganizować małą wycieczkę do każdego z koszy, by nauczyć wszystkich, jak prawidłowo segregować odpady. Pierwsza stacja była przy czarnym koszu. To miejsce dla odpadów zmieszanych, które nie nadają się do recyklingu. Ale pamiętajcie, to powinien być nasz ostatni wybór, przypomniała Sofia. Następnie odwiedzili brązowy kosz. Odpady bio, takie jak skórki od banana czy resztki obiadowe, mogą tutaj znaleźć nowe życie jako kompost, który pomaga rosnąć naszym roślinom, wyjaśniła sowica. Przy żółtym koszu Sofia pokazała, jak ważne jest oddzielanie tworzyw sztucznych i metali. Te materiały mogą być przetworzone i użyte ponownie, co oszczędza zasoby naszej ziemi, powiedziała. Niebieski kosz był dla papieru. Recykling papieru to nasz sposób na ochronę lasów. Każda kartka może mieć drugie życie, dodała Sofia. Na koniec, przy zielonym i białym koszu, mieszkańcy nauczyli się, że szkło można recyklingować niemal w nieskończoność, ale ważne jest, aby oddzielać szkło kolorowe od bezbarwnego, by proces ten był jeszcze efektywniejszy. Kiedy segregujemy szkło według kolorów, pomagamy zachować jego jakość i umożliwiamy stworzenie nowych, pięknych produktów bez dodatkowego barwienia, wyjaśniła Sofia. Po zakończeniu edukacyjnej wycieczki Jerzy Jerzyk poczuł się oświecony i gotowy do pomocy w misji recyklingu. Był tak zainspirowany, że postanowił zorganizować konkurs na najlepiej posegregowane śmieci w wiosce. Nagrodą było wykonanie największego kompostownika, który miał posłużyć całej wiosce. Dzień Święta Recyklingu stał się dniem wielkiego poruszenia w Zielonkowie. Wszystkie zwierzęta z zapałem segregowały odpady, a konkurs Jerzyka stał się hitem. Młode i stare zwierzęta pracowały ramię w ramię, ucząc się od siebie nawzajem. Wszyscy czuli, że robią coś ważnego dla swojej wioski i dla przyszłych pokoleń. Kiedy nadeszła noc, Zielonkowo świeciło się nie tylko latarniami, ale i poczuciem dokonania. Burmistrz Sofia, patrząc na swoich mieszkańców, czuła dumę i nadzieję. Święto recyklingu nie tylko przypomniało wszystkim o ważności segregacji odpadów, ale także zjednoczyło społeczność, pokazując, że małe kroki mogą prowadzić do wielkiej zmiany. Jerzy Jerzyk, patrząc na nowy kompostownik, rozumiał, że segregacja śmieci to nie tylko obowiązek, ale i przywilej. Miał nadzieję, że jego pokolenie będzie pierwszym, które nie będzie musiało naprawiać ziemi, tylko będzie kontynuować jej ochronę. I tak mieszkańcy Zielonkowa
żyli długo i szczęśliwie, dbając o swoją planetę każdego dnia, nie zapominając o lekcjach, których nauczyli się podczas święta recyklingu. A Jerzy Jerzyk stał się najmłodszym ambasadorem recyklingu, przekazując swoją wiedzę każdemu, kto chciał słuchać, aby świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców. I tak oto bajka edukacyjna o recyklingu i segregacji śmieci przypomina nam, że każdy z nas ma wpływ na środowisko. Poprzez właściwe działania, takie jak segregacja odpadów, możemy wspólnie dbać o naszą planetę, zapewniając zdrowszą i szczęśliwszą przyszłość dla wszystkich jej mieszkańców.